Wiesz co, no, parę, kilka dni temu widziałem Edytę, a zaraz po niej Zenka, nawet bardzo ładnie się wypowiedziała. Coś tak tylko przeleciałem, no bo byłem po to, byłem w przygotowaniach do wejścia na scenę i tak usłyszałem, że Edyta prosiła o coś, żeby nie wsadzać więcej granic niż jest, coś w tym stylu. Bardzo ładnie to ujęła, bardzo fajnie określiła tu swoją wypowiedź i za chwilę wszedł Zenek. No ale nie widzę tutaj jakiegoś olbrzymiego kontrastu i nie widzę czegoś, co by miało się bić ze sobą, jakby miała być, zaistnieć taka sytuacja. Zenka Martyniuka uwielbia pół Polski, Edytę Górniak uwielbia drugie pół Polski, więc ich duet będzie uwielbiała cała Polska. Tak mi się wydaje. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!